Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek z gry Scrap Mechanic. Dzisiaj będziemy grali sobie w grę Scrap Mechanic. W opisie macie link do G2, gdzie z kodem Plaga 3% zwrotu. Wiem, że bardzo się cieszycie, że dzisiaj jest Scrap Mechanic. Ja też lubię Scrap Mechanic, a dzisiaj w Scrap Mechanic na warsztacie Steam Scrap Mechanic znalazłem parę maszyn do Scrap Mechanic i będziemy w grze Scrap Mechanic testować maszyny Scrap Mechanic z warsztatu Scrap Mechanic, nie? Scrap Mechanic, bardzo dużo komentarzy, chciałbym widzieć Scrap Mechanic. Jak ktoś nie ma suba, niech zostawi sobie suba w tym odcinku Scrap Mechanic, bo wiem, że lubicie grę Scrap Mechanic i też Brick Ricks lubicie, ale będzie jutro. No. Zaczynamy. Byłem dzisiaj na workshopa i wziąłem pierwsze lepsze maszyny z najlepszych maszyn i ta jest super, ta jest fajna, fajna jest. A to jest od widza jakieś 1048 dla Plagi i to też od widza jest Plaga Statek Rozwalka, a to jest Plaga Hymn Rosji. Dostałem od widza też, patrzcie. Nie wiem, gdzie się włącza. Włącza się, gdzie się włącza, tu? Halo. Jeszcze muszę kliknąć to. Bardzo ładny wstęp do odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało i bardzo dużo jest łapków w górę w komentarzy. Ojacie, ale wypas odcinek, ojacie, zostawiłem suba. Tak, musicie to udostępniać kolegom z klasy i koleżankom z klasy. Musicie im wysłać, żeby oni wiedzieli, że Plaga gra w gry. Świetny pomysł, wiem. Dobra, sprawdzam tego. Fassi Harrier. Start, stop, engine, switch, vertical, horizontal, landing gear, NA guns. O, ma strzały. Pod 5 i 6. Dobra, damy sobie radę na pewno. Na pewno na easy. Bardzo fajny ten się zapowiada stateczek, bo on niby potrafi latać do góry i do przodu, wiecie, to jest Harrier. Harrier. O. Jedynka. Wow. Świetny stateczek. Kozacki stateczek jak na razie jest. Dajmy mu jeszcze szansę, ok? No. Dwójka. Tu się zmienia. Pewnie trzeba zmienić szybko, żeby to dobrze leciało. Dobra. Jak właśnie tak było. Ło, ale leci skubany. Trójka. Koła schowane. Ło, ale pędzi. I dwójka i hamujemy. Podjazd, gościu. A, nie da się ten. Dobra, dwójka z powrotem, bo niestety nie da się nim sterować, jak stoi w miejscu. Ale jest głośno, ale jest głośno. Au, ale głośny odcinek. Dwójka z powrotem do góry i jeszcze do przodu. Siu. Jakby piątka. Ciemniaki. Szóstka i siódemka. Wszystko. Wow. Ała. Ała. Ja pierdzielę, czemu on się tak źle zachowuje? Halo, ponoć ma rakiety jakieś, to spróbujmy te rakiety zrobić, tak stając tutaj. O, bo inaczej to się nie uda. Taki ładny Harrier, a taki nieogar. 6.
To była rakieta? Strzela sobie do tyłu. 7. Strzelanie do tyłu to, to... Tam nie ma rakiet w ogóle, tam powinny być rakiety? Wow. Ja pierdziałem, widać. Przestrzeliłem się na wylot. Super sprawa ten samolot bez kitu, to daski jest. Czemu jest tak głośno? Czemu on tak hałasuje? Jo pierdziele. Dobra, starczy już. Starczy. Bardzo ładny statek kosmiczny, owszem, czemu nie? Ale tak jakby, no... Słabo się go steruje, trudny jest w sterowanku. Dlatego zrobimy coś takiego, że ja mu ułatwię cel, tak żeśmy mogli skutecznie zneutralizować tą wieżę, strzelając do niej z ziemniaków z tego statka. Wystarczy, że trafi tylko jeden zbiorniczek malutki i już będzie kozak rozpierdziel. Będzie fajnie. No, no nie? Dobra. Siup, cyk. I teraz pyk. I teraz jedynka, dwójka i lecimy. I piątka. Jak to hałasuje. Dawaj, dawaj, dawaj. Ło! Ło! Normalnie jak komik wziął się ścigany. Jo, i wieża się obala właśnie. Ale to było dobre. Katapulta. Czy jacio, jesteście zatrzymani. Poleciał sobie. Dobrze sobie poleciał. Bardzo, bardzo fajny samolot. Bardzo mi się spodobał. Naprawdę, kozacki. Kozacki. No. Teraz mamy do sprawdzenia jeszcze, uwaga, uwaga. To bydle. Kreator Zbyszek Kochalski. Pojazd stworzony dla plagi. Góra, podwozie, tylnia klapa, klapa. Dobra. Mam 11 lat, chodzę do 5 klasy. No, to powiedz kolegom z klasy, że oglądali odcinki. Jadzie. Pozdrawiam ciebie i całą twoją klasę. XDD. Ale konkretna maszyna bardzo skomplikowana tu powstała. Patrzcie. 5 klasa, taki zdolny chłopak. No, no. Też na informatyce budował skrap mechaniku. Się nauczył tego i tamtego. Ja chcę polecić najwyżej, jak się da i go rozwalić w powietrzu. Wiecie, jak to się robi, no nie? No. Ej, mam wrażenie, żeby się dźwięki w grze spłoszniły, czy coś takiego. Powinny być chyba troszeczkę ciszej. Tak, o. Tak gdzieś tutaj powinny być. Bez kitu. No, także jak było za głośno przez połowę odcinka, to sorry. Ale wiecie, to nie moja wina. Nie to, że mam drugi monitor, na którym mam pokazane, czy jest za głośno. Ej, po prostu nie moja wina. Mnie świetnie to ustawione się poprzestawiało. A pewnie tak było. Nie tak było. A dwójka co robi? O, trójka? O, klapę zamyka. Zamknij klapę. A to jest zamknięta? To nie jest zamknięta. 4, 5. A, tam drzwi w środku. No dobra. Idziemy zwiedzać. Idziemy zwiedzać. O. A, bo są drzwi. No dobra. Fajowsko. Kozacko. Podoba mnie się. Okej. Okay. Co to robi? No nic nie spada w dół, więc chyba jest okej. Okay. A, tutaj jest kibel? Wow, kibel. Ale kozak. Ło, wysiadłem jakoś tu. Ło, jakieś oświetlenie z silników. Co tu jest? Ukryty pokój. Ukryty pokój z talerzami. O to chodziło właśnie. Dobra, myślę, że część tych rzeczy nie jest mi już potrzebna. Na przykład te drzwi nie są potrzebne. To zdecydowanie nie jest potrzebne. To też nie. Dziękuję, do widzenia. Myślę, że kawałek statku z tyłu tu też można usunąć. Po co komu taki wielki statek jest w ogóle? No nie? Parara, parara, pa. Para, pa, pa, pa. Nie wiem, czy to chce odpaść. Chyba nie bardzo chce tu odpaść to. Ej, dlaczego nie odpada? A, okej. Okay. O, do widzenia. Ej, myślę, że jakbyśmy taką małą eksplozję zrobili, to nic się nie powinno złego stać. W sensie tu w kuchni, to powinien przetrwać jeszcze. Tak, przetrwał na luziku. Widzicie? No, w kibelku taką małą eksplozję też możemy zrobić, taką malutką. Ta, na luzie. Nawet nie spadamy jeszcze. O, jak się przestronnie zaczęło robić. Ej, to całą tą kuchnię wywalmy. Zrobi się bardzo przestronnie.
Mam nadzieję. Nie, o. Mayday, mayday, going down. Going down, mayday, mayday. Gdzie lądowali? Wyślijcie hiperatukowo. Zaraz uderzymy o ziemię. Spokojnie, wyłączam silniki, żeby było luz. Ja jeszcze to uratuję, zobaczycie. Dobra. Dobra. I teraz psz, pełna moc. Hamowanie to było i widzicie, nikomu nic nie stało. Katapultowałem się w ostatniej chwili. Nie no, kozak. Kozak, bardzo maszyna fajna. Ja myślę, że nawet zrobimy coś takiego, że zbudujemy sobie jeszcze jedną. Tak. Dorzucimy tutaj playera. Udawacza gracza. Player i tutaj. Tu. Tak. Włączymy, zrobimy tą rakietę nową, co dostałem od widza. Ona powinna nakierować na ten budynek, nie na mnie. Raczej. Bo będzie bliżej do niego. Znaczy budynek. Statek kosmiczny. No. 1K. Lecisz. Leci, że ja muszę uciekać. Nara. Powodzenia. Dobra rakietka. Goń go. Ciekawe, czy go dogoni, czy się rzuci na mnie. Nigdy nie wiadomo tego. O nie. Ej, no rakieta, nie świruj, co to miało być? To jest naprowadzane, aby na pewno? Czy to jest aby na pewno naprowadzane? Gdzie to ma sterownik? Poczekajcie. Tu ma sterownik. Tu. Dobra, leć sobie. Teraz namierzaj jego. Dasz radę namierzać gracza, czy nie bardzo? Dobra, tam jeszcze jest magnes. A, ja już wiem, to jest po prostu moja rakieta, ale przebudowana. Czyli jeszcze ten magnes na górze trzeba zmienić. Ten magnes na samej górze. On jest na gracza i to jest na gracza chyba. I tyle. I już powinno lecieć tam, gdzie trzeba. Chyba. Nie, nadal coś nie działa. Może jeszcze coś tam jest, o czym ja zapomniałem. Ale to jest chyba mój projekt przerobiony delikatnie. Bardzo delikatnie. No. Bardzo, bardzo delikatnie. Poczekajcie. Ja sobie wezmę 10-4. Moją rakietę. Tak. I mi się wydaje, że jedyne rzeczy, które się wyłączało, to było to. I to. Ale. Oj. No. Kurde. No nie no. Za wysoko jest. Co jest z tobą? Halo. 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 No nie mogę postawić tutaj tego silnika. O. Dobra. O. Cacy. Leć. Traf w tamten statek. Proszę. Nie mów, że zawracasz. Nie zawraca. Zawraca. Czyli coś nie tak kliknąłem. Czy na tym statku jest udawacz gracza może? Bo to wali w ten statek jakby. Ja nie dawałem tu udawacza gracza. A może tu jest udawacz gracza i on przyciąga jeszcze. Możliwe, że tak właśnie jest. Jeszcze momencik. Poczekajcie chwilkę. Na pewno to. To. I chyba to było do góry. A może nie? A może tak? Nie, no na pewno to. Leć, pokaż co masz. Tamten statek już nie istnieje, powinnaś lecieć za tamtym. O, leci, dobrze, działa, okej. Okay. Cały czas działało wszystko, okej. Okay. Tylko, że po prostu zwyczajnie ten statek też miał udawacza gracza gdzieś schowanego widocznie. Nie wiem gdzie. No i leci za nim. Czy go zestrzeli? Ja myślę, że ciężko go będzie zestrzelić. Tak na jedną rakietę. Chyba, że mu rozwali udawacza gracza, to wtedy to nie wróci już. Nie wróci już, no. Naprawdę, to może być bardzo trudne. Może być bardzo trudne, dlatego wyślemy za nim Nukę. I Nukę już sobie poradzi na pewno. To nie ma problemku tutaj. To myślę, że da radę. To myślę, że raczej da radę bez problemu. Także to. I leć sobie Nukę. Leć i nie zawiedź mnie. Pokaż co masz. No, Nukę już łapie. Łapie gdzie ma lecieć. No, niewiele chyba będzie widać. Teraz zobaczymy. Dawaj, tam ładnie Nukę przywal. No. Jeszcze leci. Jeszcze. No, bardzo ładną maszynę mi zbudowałeś. Dziękuję, bardzo miło z twojej strony.
No i to chyba będzie tyle w tym odcinku. Bardzo fajnie się grało. Dziękuję za oglądanie oczywiście. Jak macie więcej maszyn dla mnie, to wystarczy, nazwiecie je plaga. Coś, żeby było plaga w nazwie, to ja wyszukam to w warsztacie i sobie to sprawdzę. Tak, a na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa. Cześć, cześć. Jo, jo.